Cześć, witajcie serdecznie, z tej strony Krzysztof, 4 października i dobre dane z Ameryki, z rynku pracy. Pora co nieco zaktualizować. Moi drodzy, po waszych komentarzach patrząc, to raczej dzisiaj będziemy brać na warsztat GPW, a jeżeli GPW, to na pewno bardzo dużo pojawiło się komentarzy na temat tekstu. Bardzo dużo, znaczy może nie bardzo dużo, ale po prostu jest jakieś zainteresowanie tekstem TXT. Jest też, moi drodzy, PKO SA. To dzisiaj też spojrzymy i zastanowimy się, czy to czas na banki tak naprawdę. I Amica. Amica też wygląda, no zbliża się tam w mojej opinii do jakichś fajnych stref, więc to dzisiaj bierzemy na warsztat, zaczynamy. Ale oczywiście zanim zaczniemy, to zapraszam na grupę GT, gdzie między innymi macie cały kurs analizy technicznej, macie strategie, którymi się poruszam na rynku, Alarm Update, dział od poniedziałku do czwartku, szukamy okazji, jest również sobotni live o 20, którego można sobie później zobaczyć, a także portfel edukacyjny na żywym rynku, gdzie pokazuję, jak gram strategiami na żywym rynku, jak sama nazwa wskazuje. Jeżeli jesteś zainteresowany, to link w opisie. Zapraszam. Dzisiaj były dość ważne, a nawet bardzo ważne, w zasadzie wczoraj i dziś, ważne dane z rynku pracy w Ameryce, m.in. stopa bezrobocia dużo mniejsza, zatrudnienie dużo większe, płaca również większa, więc bardzo, bardzo pozytywne dane. No i to jakby nakierowuje inwestorów na to, że będzie mimo wszystko to, jak to się w mediach ładnie mówi, miękkie lądowanie, prawda? Czyli tutaj jakby te dane wskazują na to, że to miękkie lądowanie odbędzie się i nie ma na chwilę obecną zagrożenia recesją. No ale jak zwykle, jak to zinterpretują inwestorzy, jak to zinterpretuje giełda, no to tutaj trzeba po prostu działać zgodnie z tym, co widać na wykresie. Moi drodzy, lecimy do PKO. Była taka propozycja i teraz tak, w mojej opinii to już nie jest czas na banki, prawda? Czyli jakby banki się, jak dla mnie, skończyły, ale jest możliwość, że gdzieś tam się można pod korektę jakąś zagrać. Dzisiaj bierzemy tego PKO SA, PO na warsztat i najpierw zastanówmy się, co widać na wykresie. Od 2003 roku do dnia dzisiejszego można powiedzieć, że mamy trend lekko spadkowy. Natomiast tak naprawdę jest to beztrendzie, czyli nie ma tutaj trendu, jest to duży, bardzo duży ruch horyzontalny, duży bardzo ruch boczny. No, jeżeli sobie dodamy dywidendy, to wtedy troszeczkę inaczej sytuacja wygląda, czyli z dodanymi dywidendami na wykresie, to już nam się przeradza w jakiś tam układ wzrostowy. Ale jeżeli nie patrząc na dywidendy, no to mamy po prostu jakiś ruch boczny. Moi drodzy, ostatni, nie licząc 2003 roku, to ostatnia jazda w górę, że tak powiem, miała miejsce od 2009 do 2013 roku. I zauważcie tutaj, że zrobiliśmy to na 3 fale, czyli pierwsza fala, druga fala, trzecia fala. W obecnym momencie również mamy to jakby rozłożone na 3 fale. Pierwsza fala, druga fala, trzecia fala. Jeżeli miałbym grać PKO, jeżeli miałbym zastanawiać się, gdzie wejść w jakąś pozycję, gdzie szukać jakiejś pozycji na PKO, to pierwszą rzeczą, jaką bym zrobił, to dopiero poczekanie, powtarzam, aż się wypełni ten scenariusz powtórzenia korekty. Czyli dokładnie powtórzenie po prostu tej korekty. Natomiast nie przyłączałbym się długoterminowo, a tylko pod następną korektę, która miałaby po prostu w górę, pod korektę w górę. I to powtórzenie korekty mamy dopiero w tych granicach, to jest 119-111 zł, czyli dokładnie to miejsce. Ciach i tutaj sobie robimy drugą linię, ciach. Oczywiście, gdyby był dalej kontynuowany trend spadkowy, bo nie powiedziane, że z tego się urodzi ta korekta, to powtórzenie tej korekty, ale tylko tam bym widział szansę, prawda? To jeżeli chodzi o mierzenie wewnętrzne, to tak naprawdę mamy i 0,5 i 618 po ostatnim impulsie, a globalnie mamy 0,5, czyli tak naprawdę globalnie 0,5 z powtórzeniem tej korekty. Dlaczego powtórzenie tej korekty i dlaczego tutaj bym grał tylko pod jakiś ruch w górę? Nieduży, prawda? No dlatego, że w mojej opinii to nie jest czas banków, aczkolwiek ten impuls jeszcze może tu troszkę podskoczyć, ale czy on wybije już ATH? Ciężko stwierdzić. Natomiast, moi drodzy, wcześniejsze zagranie pod korektę 1 do 1, czyli pod powtórzenie korekty, taka korekta Czekajcie, sobie tylko uchwycę to dobrze. Taka korekta się powtórzyła tutaj w tym przypadku, no dopiero 3 lata później tak naprawdę, no ale mieliśmy tą reakcję właśnie korekcyjną i ja pod taką reakcję chciałbym właśnie tutaj, moi drodzy, zagrać, czyli ile to było procent? To było 32%, czyli no nieźle, prawda? Natomiast dopóki nie powtórzy PKO tej korekty 1 do 1, to tak naprawdę dla mnie osobiście nie ma tutaj już pola wejścia. Gdybyśmy byli na jakichś tam niższych poziomach, no to bym się zastanawiał, ale jesteśmy już wysoko na PKO, w związku z tym można sobie tą spółeczkę, że tak powiem, odłożyć do szuflady, ustawić alarm i po prostu kiedyś, gdzieś tam kiedyś, pewnie ta korekta się wypełni i będzie się zbliżać do wypełnienia, może tak, i wtedy można byłoby to, znaczy ja bym to osobiście sobie wtedy dopiero rozegrał, też pod jakieś 20-30%, pod taką po prostu tego typu korektę. Lecimy do tekstu. Co do tekstu, moi drodzy, no to podtrzymuję to, co mówiłem dwa wideo temu, czyli ogólnie rzecz biorąc to, co mówiłem, że ten impuls, żeby tutaj coś tekst zrobił w ogóle, to ten impuls musiałby się tu podciągnąć do góry, do tego miejsca, czyli powtórzenie, przebić to powtórzenie korekty 1 do 1, ale odczytać podaż dopiero mogę, jak się to będzie cofać. I to się cofło, no strasznie się cofło, powiedzmy, prawda, więc tak jak mówię, że tak jak mówiłem w tamtym wideo, dla mnie osobiście nie interesujące, dopiero 52,90 byłoby interesującym miejscem, bo tak naprawdę gdyby to był dobry popyt, no to tu już byśmy coś zbudowali, prawda, a myśmy tutaj nic nie zbudowali na tym tekście, więc 52,90 to jest to miejsce, plus, moi drodzy, jeszcze jest tu ładny klasterek z 2058, więc no tam się zbliżamy, więc w mojej opinii zapamiętajcie sobie to 52,90, ok, bo może być naprawdę dobre, to znaczy 52,90, bo tu mamy dość tą strefę taką do 49,80, 53,10, o może tak, 53,10, no ja będę, no do, ok, 53,10, 49,80. To jest jakby kluczowe na tekście i też jeżeli tu będę grać teksta, to nie będę grać pod ruch wzrostowy, tylko najpierw pod korektę, czyli powinna się gdzieś powtórzyć przynajmniej znowu ta korekta, czyli w tym przypadku target z tego miejsca byłby właśnie tą korektą, prawda? Czyli taki zasięg bym tu widział. Procentowo jak to wygląda? 30, no 30% plus minus, powiedzmy, więc tekst zbliża się tam, gdzie chciałbym go rozegrać, czyli 50, no te rejony, o może tak, lecimy do Amiki. No i na Amice mamy też bardzo blisko strefę, czyli tak naprawdę tutaj już jesteśmy w fali C, jakby nie patrzeć, czyli po złamaniu trendu mamy już tą falę C, czyli fala C to jest ta fala, na której właśnie powinniśmy poszukiwać wejścia. Pytanie, czy Amica jest dobrą spółką pod wejście? No to nie każdy sobie tutaj już sam odpowie od strony fundamentalnej, natomiast od strony technicznej, moi drodzy, to jest tutaj strefa popytowa na 51,30. Tutaj sobie doprecyzujmy tym mierzeniem ostatnim. I tak naprawdę, kurczę, nie ma tutaj za wiele, bo to jest tak naprawdę nawet 46,70, czyli ta strefa, ogólnie ta strefa, o może tak powiem, z uwagą na 46,45 w zasadzie. Natomiast tu się zaczyna strefa popytowa i jeżeli, tu są dwie strefy tylko do rozegrania na Amice, czyli ta pierwsza strefa, do której teraz brniemy, jeżeli tu nie będzie siły odbicia, znaczy siły popytu, bo tu odbicie powinno jakieś być, prawda, czyli tutaj korekta jakaś powinna stąd wystąpić, ale jeżeli nie będzie ta korekta broniona, czyli nie zbuduje się przynajmniej 3 plus jeden więcej, bo musi się przynajmniej coś więcej niż 3 zbudować, to, moi drodzy, też puści ta strefa, prawda? I dojdzie do 29,10, gdzie jest następna strefa popytowa. Więc tutaj, jeżeli byłaby możliwość rozegrania pozycji, to trzeba mocno patrzeć, jak się ta cała struktura tam rysuje i czy to jest więcej niż 3 fale. To jest kluczowe, moi drodzy, bardzo kluczowe, bo jeżeli będziemy, zobaczcie, mamy tutaj sytuację, pierwsza fala, druga fala, trzecia fala, korekta i nie było kontynuacji, brak kontynuacji, prawda? Więc jeżeli tutaj będzie też reakcja popytowa jakaś tam na 3, będziemy się cofać. O ile jeszcze się cofniemy głęboko, to jeszcze spoko, ale musi być kontynuacja czwarta, wtedy możemy powiedzieć, powiedzmy, że złapaliśmy dołek, no bo wtedy się rozkręca jakiś większy trend, prawda? Natomiast jeżeli jest to, są to same trójki, no to ciężko, moi drodzy, żeby się coś więcej rozkręciło, jeżeli jest to sama trójka. Więc tutaj zbliżamy się na Amicę do 51,40, 50,46,45. Tak naprawdę dość duży jest ten poziom. Zaciąłem się tutaj z naciskiem na 46-45. Także jak ktoś długoterminowo by rozgrywał Amikę, no to tak bym ją widział w tych dwóch strefach popytowych, z czego albo to, w mojej opinii, jeżeli Amika jest dobra fundamentalnie, bo tu trzeba też jakby przeanalizować, albo to miejsce będzie miejscem bardzo dobrym. Jedno z tych dwóch miejsc będzie miejscem bardzo dobrym. Według mojej opinii oczywiście. Dobra, no to tyle, moi drodzy. Wszystkiego dobrego Wam życzę i do usłyszenia, kiedy my to się słyszymy w poniedziałeczek na otwarcie rynków. Trzymajcie się, hej.